jak się obudziłem i powoli docierało do mnie, co się zadziało, no to byłem tak szczęśliwy, że żyję, że to jak lekarz mi powiedział, że tam, że amputowali mi prawe podudzie, to zamiast tego smutku, to była radość z tego, że żyję. Naprawdę, ja byłem tak szczęśliwy. Tak, nawet sobie wtedy od razu mówię, dobra, prawa noga, to tam, ja zawsze byłem lewonożny, więc dobra, nieważne, kawałek nogi, ale ważne, że mam tutaj kręgosłup, że mam serce, że mam głowę, że tutaj reagują moje ręce i większość ciała jest, nie? Nie zastanawianie się nad tym, co było i jak to było fajnie mieć dwie nogi, tylko bardziej takie patrzenie w przyszłość, no okej, dobra, to teraz przygotuję się na nowe, znaczy może nie nowe, ale na życie właśnie na jednej nodze. Oczywiście były trudne momenty, tak bezpośrednio po operacji pamiętam trudny moment, to poinformowanie najbliższych o tym, co się wydarzyło.